Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie MAGET. Witam Was, moi drodzy, w kolejnej recenzji nadchodzącego nowego okrętu. No i obejrzymy sobie dzisiaj recenzję krążownika Tir 9, czyli niemieckiego Zygfryda, czy Zygfryda, jak kto tam woli, jak wymawiać, tak wymawiać, wiadomo o co chodzi. Okręt długą drogę przeszedł zanim się pojawił w grze, już dosyć dawno był zapowiadany. No i jak wiecie, teraz będzie dostępny w agencji badawczej. Cena, jaka jest, wszyscy pewnie już wiedzą. Jeżeli nie, to rzucę wam w opisie filmu zaraz pierwsze linijce. I będziemy sobie recenzować ten właśnie krążownik. Na początku szybko omówimy sobie parametry, moduły, ulepszenia i takie inne pierdoły. Kapitan jest zrobiony full pod przeżywalność, także taki pancernikowy build raczej. Przy czym wydaje mi się, że jest to jako tak słuszny wybór, bo tutaj raczej arterii, a czy przepraszam, dział nie artylerii, nie dział tylko pocisków odłamkowo-burzących nie będziemy dużo używać, także podpałka raczej nie ma sensu. Szansa na pożar wynosi 35%, penetracja 95 mm. Jeżeli chodzi o obieki, także nie ma sensu tego podbijać jakoś szczególnie. Wydaje mi się, że build survivalowy tutaj będzie najbardziej odpowiedni. Może niektórych korcić, żeby robić sekundarkę, bo widzicie, że tutaj ma ona 8 km, ale nie jest jej dużo. 7 podwójnych działek 128 mm, no ale wiadomo, ktoś na pewno będzie próbował. Zasięg ognia 20,6, ale jeszcze wam pokażę tutaj moduły, jak mam zrobione. I tutaj mam również tak pancernikowo-surwiwalowo. Przy czym tutaj mam przestawienie steru, a nie modyfikację uszkodzeń. I dlaczego? Dlatego, że to jest okręt do gry raczej na większym dystansie. A dlaczego o tym będziemy mówić za chwilę? Reszta standard: slot pierwszy przeżywalność głównej, głównego uzbrojenia, drugi kontrola uszkodzeń, trzeci celność, czwarty ster, piąty kamo i szósty czas przeładowania głównej artylerii i no sygnały to wiadomo tak, też jak na pancernik przystało. I teraz tak, omówmy sobie parametry. Żywotność czy tam przeżywalność 62 850 punktów. Także nie jest źle jak na krążownik tieru 9. Porównajmy sobie z jakimś tam inną dziewiątką. Mam tu coś pod ręką? Mam Kronsztada. 71 no to porównywalnie akurat. 2000, nie, przepraszam, 8000 różnicy ponad, to sporo. No ale dobra, no nie jest źle. W każdym razie krążowniki na tym tierze tyle nie mają. Kronstadt i Siegfried to są oba wielkie krążowniki, także stąd taka pula HP. Artyleria, jak już wspominałem, 22,9 sekundy przeładowania z modułem. Uszkodzenia pociskami przeciwpancernymi warte uwagi, 11600, bo to jest kaliber, moi drodzy, jak widzicie, 380 mm, także tak jak na niższego tieru pancernikach niemieckich. Sigma wynosi 2,05, rozrzut maksymalny jest podany 163 metry prędkość wylotowa 820, także nie jest najgorzej, nie są to jakoś turbo szybkie pociski, ale nie jest źle, zasięg 20,6, także wystarczająco jak na krążownik, mamy uzbrojenie torpedowe, umieszczone ono jest centralnie, także kąty nie są jakieś porywające, ale no jest, warto mieć na uwadze to, że można je wykorzystać, dwie poczwórne wyrzutnie, 6 km zasięgu, 65 węzłów, maksymalny damage torpedy 13700, także typowo niemieckie, Pelotka taka no 7,5 na 10. Dosyć przyzwoicie radzi sobie z samolotami. Manewrowość, prędkość 35,90. Węzła, promień skrętu 880 metrów. Przestawienie steru 11,9. No i kamuflaż nam pozostaje w tym setupie, który wam pokazuję. To jest 11,9 z powierzchni. 8,7 z powietrza. No i z dymu 13,8. Także tak wyglądają parametry tego okrętu w wersji survivalowej. No i teraz omówimy sobie, obejrzymy sobie i omówimy bitwę. No i. To czym się ten okręt charakteryzuje. Zanim bitwa się rozkręci, to ja Wam pokażę jeszcze jedną bardzo istotną sprawę. Otóż, moi drodzy, mam tutaj przygotowany podgląd na. No, mam przygotowany, ale się nie pokazał. Na wykres penetracji tego okrętu, i to jest bardzo ważna sprawa. Tylko czemu to się nie Aha, dlatego się nie pokazuje. Tutaj widzicie na Kilometrach no tam 11 wynosi ona ponad 500 mm, i to grubo. Kurde, nie mogę trafić. 524 mm na 11 około kilometrach. Na maksymalnym zasięgu to jest 380 mm 380. Także penetracja jest potężna. Na małych dystansach widzicie do 10 km jest to ponad grubo ponad 500 mm. Także wiąże się z tym to, że to jest doskonały okręt do strzelania w pancerniki na różnych dystansach, nawet na tych większych. Ale na blisko będziemy mieli problem z krążownikami, bo będziemy je przebijać. Także warto mieć to na uwadze. To jest również taki okręt, troszeczkę, jeżeli chodzi o gameplay, to podobny do ROMY. Jeżeli chodzi o strzały w krążowniki, jeżeli ktoś nam się skontuje, no to wtedy mamy większą szansę na uzbrojenie tych pocisków. A jak strzelamy w pełną burtę, możemy gościowe penować. Tutaj to już nie. I dalej oglądamy sobie bitwę. Więc tak, okręt nie jest uzbrojony jakoś kosmicznie, bo tych dział jest niedużo. Mamy 6 rurek 380 mm, przeładowuje się to dosyć długo, ale jak już Wam wspomniałem, Sigma jest dosyć konkretna, to jest ponad 2. I wydaje mi się, że gdyby ten okręt był pozbawiony pocisków odomkowo-burzących, to by w ogóle na tym nie stracił, bo głównym naszym uzbrojeniem będą tutaj pociski przeciwpancerne. Penetracja, jak już mówiłem, jest zaletą, ale i wadą. Zależy od tego, z kim walczymy i na jakim dystansie. I dlatego właśnie mam założony tutaj moduł na przestawienie steru, żeby trzymać taki średni do dalekiego dystansu i strzelać sobie z pypanców. Wtedy mamy większą szansę na penetrację w krążowniki, no bo wiadomo, większy dystans, penetracja spada i wtedy możemy przeciwnika przebijać. Jak już dostaniemy się na blisko do kogoś, no to możemy do pancernika, zwłaszcza to zaraz zobaczycie, co się z nim wydarzy. I okręt będzie dostępny, jak już wspomniałem na początku, w agencji badawczej. Także to jest kolejny fajny okręt, który moim zdaniem warto sobie wygrindować. No Można go w zasadzie kupić za wolnego EXPA. Troszeczkę to jest większy koszt niż gdybyśmy to robili, jakiś tam okręt po prostu free expowy, Tam, no nie wiem, na przykład okręty były po milionie. A tutaj przegrindowanie tam 4 czy 5 linii, nawet 6 może nas kosztować kilka milionów, wydaje mi się. Chyba 670 tysięcy kosztuje grind naj tańszej linii prowadzącej do Harugumo. No i widzieliście w międzyczasie co się stało z pancernikiem. Penetracja tych pocisków jest potężna, naprawdę potężna i trzeba wiedzieć, że jest to zaleta jak również wada. Jak widzicie pociski latają dosyć mocno skupione. Jest to kolejna z zalet tego okrętu. Celność jest naprawdę fenomenalna. Wydawało mi się, że w momencie nagrywania tej recenzji okręt będzie jeszcze jakoś zmieniany, ale to jest wersja ostateczna, nic już się nie zmieni, także mamy celny okręt, który bije bardzo mocno. No i na dosyć dalekim dystansie możemy sobie strzelać do przeciwnika, czyli to jest okręt idealnie pasujący na obecną metę. Teraz mało kto podchodzi blisko, no bo wiadomo, smoleński inne paskudztwa palą, topią i inne brzydkie rzeczy robią. Także to jest idealny okręt do strzelania do kapiących bebeczków. Jak się pieprzymy na jakąś flankę, Wyjedziemy sobie przeciwnikowi na burtę, no to mamy darmowy damage, bo pięknie będzie tutaj wchodziło z pepanców w burty pancerników i krążowników na większym dystansie. Na mniejszym też, no ale to już bardziej wchodzi troszeczkę tutaj RNG pod to, kiedy nam tam wylosuje trafienie w takie miejsce, że przebijemy na wylot, a kiedy będzie to penetracja. I tak, mamy torpedy, jak już wspomniałem, także na to też trzeba wziąć poprawkę, jak na większości niemieckich krążowników, 6-kilometrowe torpedy nieco pozwolą nam tutaj przyszarżować, jeżeli trzeba, no pancerz tego okrętu no to nie jest pancernik, mimo, że tego, mimo tego, że bije bardzo mocno, tak jak pancernik, dział ma mało też jak pancernik, no, taki wygląda jak Gneisenau trochę wizualnie, ale działa są dużo i to dużo bardzo, dużo bardziej celniejszy, widzicie, że zawsze waraskę, Alaska? Tak, Alaska. W Alaskę zawsze miałem problem penetrować, bo przynajmniej pamiętam to z rankedów na dziewiątkach. jak grałem Buffalo to musiałem naprawdę blisko podejść, żeby być w stanie Alaskę przebić. A tutaj ponad 12 km czy więcej, nawet i gościu dostały sobie cytat: Pierwsza salwa była spartolona, bo przeładowałem na hajaki do strzelania w Yugumo, i dlatego ta pierwsza salwa poszła taka trochę spupy. Mamy również jako takie Hydro, mamy Fightera, który wydaje mi się, że no nie będzie tu mocno potrzebny, bo możemy sobie na naszej pelotce jako tako polegać. Nie jest to oczywiście taka pelotka, która zapewnia nam pełne bezpieczeństwo w ataku samolotów dowolnego tieru. Z tierami dziesiątymi będziemy mieli jakieś tam problemy, no bo wiadomo, to jest dycha, no to musi być trochę gorzej dla dziewiątki, ale ósemki będziemy sobie spokojnie strącać. Oczywiście możemy to jeszcze wzmocnić, zamiast Hydro wziąć sobie tutaj rozbicie. Jeszcze się tylko upewnię, czy jest taka możliwość, żeby nie powiedział, że mo można, a nie ma. Tak, jest hydro zamienne na rozbicie, no i fighter zamienny na spotera. Ale wydaje mi się, że przy zasięgu 20,6 km spoter, który nam tutaj zwiększy o te ile dokładnie? to 20% zasięg nie będzie jakoś mocno potrzebny, bo to wystarczy w zupełności. Mało który krążownik ma taki zasięg, także wydaje mi się, że będziemy bezpieczni na tym dystansie, no i nasze pociski będą miały większą szansę na penetrowanie w lżej opancerzonej cele. Sekundarka, tak jak już wspomniałem, ma zasięg 8 km bazowa, bo jak widzieliście, mój build to jest raczej ustawienie: wszystko po survival, Także nie polecam raczej w, ten, w tą rzecz inwestować, bo na burtę mamy moi drodzy 2, 4, 6, 6 dział na burcie i jedna wieża jest umieszczona centralnie, więc będzie nam się obracać na dwie strony. Pytanie: jak z kątami? Nigdy nie zwracałem na to uwagi grając z tym okrętem. I powiem Wam, że w pierwszych wersjach jak go dostałem w swoje łapy, to byłem bardzo mocno rozczarowany tą jednostką, nie wiedziałem kompletnie co z nią zrobić. No i teraz po jakichś tam kilku miesiącach okazało się, że to jest świetny okręt do gry na no, średnim i dużym dystansie. Jak widzicie wchodzi w pancerniki dosyć solidnie. Jeżeli się odpowiednio skontujemy, no to jesteśmy też w stanie coś odbić. Przypominam, nie jest to pancerniki, zobaczcie co zaraz nam tutaj zrobi Izumo. Pokazaliśmy bezczelnie burtę, no i, i tak dobrze się skończyło, tak jak się skończyło, a my mu teraz będziemy się odgryzać. Poszła salwa stylnej tylnej, na przednią wieżę już nie patrzymy, mamy fraga, 172 000, także to jest okręt idealnie pasujący do tego, co się teraz w grze dzieje. Kolejny fajny okręt dostępny w agencji badawczej, zaraz po Ohio. Colbert jest już nieco bardziej sytuacyjny, ale ten wydaje mi się, że będzie dosyć przyzwoitym okrętem, jeżeli chcecie sobie powalczyć w ten sposób w obecnej mecie. Wowca 2020 i ocena końcowa szybciutko moi drodzy krótko i na temat 8 na 10 bardzo fajny okręt polecam zdecydowanie go sobie zrobić a tymczasem to wszystko. Także do usłyszenia i na razie.